Witajcie! Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ostatni dzień z podnośnikiem. Simmering ten co trzeba. Kolega przyniósł, sąsiad. Mechanik bardzo porządny. Dziękuję Ci bardzo, kolego, za ten, bo to naprawdę takie rzeczy to strasznie irytują. No ale w międzyczasie tak rozmawialiśmy i w sumie punkt pierwszy, w razie co, to ten element zawsze można zdjąć. On jest na wierzchu na tyle, że nie sprawia problemu to, jak będzie na ciągniku, więc to sobie z tym poradzimy, zakładamy tak jak jest. Tym bardziej, że to mówię, to nie ma, ten kolega mi wytłumaczył, to nie ma jakiegoś takiego specjalnego, że tam cuda się dzieją, nie. Tu będzie dół trzymał jak należy, to wszystko góra będzie trzymała, bo to tylko ten o-ring, on tylko uszczelnia, a nie jakoś tam specjalnie ma jakieś tam dziwne zadania. Także to sobie z tym poradzimy, ale mimo wszystko to ustrojstwo muszę zdjąć, dlatego że trzeba jeszcze tą pętelkę założyć. No i to. O, i to idzie tak. Zobaczcie, to idzie w ten sposób. I tu idą z tego, o żeż ty, tu idą, o to będzie tu, się, tylko to będzie wyżej, o tak, tu idą sprężyny do założenia, stąd dotąd, tu idzie ta śruba, o, i tu zaraz to wszystko poskładamy, ale to zaraz Wam pokażę, zdejmiemy w każdym razie, najpierw zdejmiemy to, żeby tu założyć to ustrojstwo i jeszcze tamten. No zaraz do tego dojdziemy. Dobra, do dzieła. No to jedziemy z tematem. Tu już zdjąłem to. To ma być tutaj w ten sposób. O, mam nadzieję, że to dobrze widać. Tu jeszcze z tej strony zobaczcie. Z tej. Tu, o, w tą stronę. Ja wiem, co ja gadam. O. Co jogodą, co jogodą. To ma być tak. Widzicie? Pyk. I tu. I teraz to ściągamy. O. To dajemy tu. I teraz trzeba. Jeszcze to muszę jeszcze raz zdjąć. Bo tu trzeba ten. To wymienię. Widzicie? To. Bo tu jest z tym. Z tymi zawleczkami. A krótko mówiąc, mnie to wkurza. I nie chcę tutaj tego mieć. Dlatego ściągamy to. Tu ściągamy też ten dings. Albo dobra, tu damy, o. Jest. I teraz mamy, no co za menda. O. I teraz to nam powinno zleść. Tylko czy będzie chciało? A to jest pytanie. Jest i mamy to całe. I teraz rzecz polega na tym, że muszę ten wałek wymienić. Dobra. Tu widzieliście, że to było w tym szarym 60-ce, on był. To było wywalone. I tu jest od 55, tak jakoś takie coś. To jest od 60. O, i to ma iść w ten sposób. Tu mamy uszczelniacz, tu mamy seger. I ten uszczelniacz też muszę wymienić. I ten wałek tutaj, bo jest tutaj stary uszczelniacz, też nie jest wymieniony. I to trzeba z tym zrobić porządek. Tutaj zaczniemy od tego.
Powiem wam tak, wgrywam filmy, ale nie wiem, chyba mam internet zrąbany. Jak to idzie? Aha, patrzmy w tą stronę, jak to wchodzi do tego, do środka. Bo zajmuje z tym internetem i to strasznie, strasznie dużo czasu. I niestety, a teraz ten film, który się ukazał, bo mam nadzieję, że on się ukaże właśnie jak ten nagrywam, to on ma ponad godzinę, tam godzinę 8 czy 10, jakoś nie patrzyłem dokładnie. I samo złożenie filmu to było od godziny 5 rano do godziny w pół do 12. Samo składanie filmu, tak zobaczcie ile to jest pracy po prostu. No, bardzo dużo, żeby nie powiedzieć inaczej. I jeszcze do tego, jak to ma się wgrać. To nie jest to. To nie jest ten, ale jego zostawimy. Zobaczmy. Dobra, 11. Dobra, i teraz tak, ściągamy to. O. W tej kolejności. I tutaj. Widzicie, to jest ten wałek. A my potrzebujemy to ze środka. I tu jest chyba znowu ta głupia zawleczka. Ta się kręci, ale się nie chce zdjąć. Widzicie? Jeszcze trzeba porównać jeszcze raz. To jest to samo. Dobra, ale to trzeba. Trzeba to dziadostwo zdjąć. O. Jakby coś tam. Aha. Bo tu jest to, widzicie, i to sprężynuje. I trzeba by to w tym momencie zbić w ten sposób. Ale to trzeba wziąć na imadło. I to jest to. Nie zdejmiemy tego tak. Idę do cienia, bo tu dostanę czegoś. No, założyłem to. Nie nagrałem tego, bo się to nie nadawało do nagrywania. Trochę to jest takie denerwujące. Zwłaszcza jak tu właśnie musiałem to pęknięte założyć, ale słuchajcie, zobaczcie, to jest całkiem nieźle, bo tutaj ta blacha regulująca trzyma to dół z górą, więc to można powiedzieć, że to jest jakby podkładka dystansowa i tylko trzymacz tego o-ringa, więc to zupełnie możemy w ten sposób montować, nie ma strachu. Na luzie. W każdym razie tak, tutaj ta dźwigienka zamontowana. Teraz zajmiemy się tutaj montażem tego ustrojstwa, bo to ustrojstwo idzie tu. Ale tu jeszcze idzie to. Można właściwie już przystąpić powoli też do montażu
rozdzielacza, ale rozdzielacz to jeszcze przyjdzie jeden temat, dlatego że rozdzielacz zaraz pójdę. No tak, w jakiś spokojny, Boże, do domu. I rozdzielacz będę rozbierał i uszczelniał go całkowicie. Więc tutaj tylko tyle, żeby te dźwigienki wszystkie pokończyć. I jak już będą złożone, to zostaną nam tylko dwie dźwigienki do rozdzielacza i na tym temat właściwie zamykamy. Tu będzie już potem tylko filtr do podłączenia. Wał właściwie już za chwilę można wrzucać, więc wał też po prostu wrzucę. Tylko tutaj z tymi dźwigienkami się uporam i zaraz zobaczymy, jak to nam pójdzie. No, powoli zaczyna to wyglądać jak podnośnik. Ale niestety wyglądać nie będzie chyba. Ano dlatego, że ten rozdzielacz od 55 chyba nie pasuje w tą obudowę. Zobaczcie, konkretnie, znaczy może i w obudowę pasuje, ale nie pasuje tutaj, te wodzidełka nie pasują. Wodziki. Bo, dobra, to na razie odłożymy na bok. I teraz tak, tu to musi być ustawione, zaraz zobaczymy, czy to wychodzi tak. Nie, bo tam widzicie, tu są otwory i to muszę przesunąć, ale tu mi blokuje. I teraz tak dosunę, nadal nie jestem w otworze. Teraz tu bym było, a tu nie bardzo. Ten by się nadał. A ten, ja nie wiem, czy to tak ma chodzić tutaj. Muszę obejrzeć tam ze swoje filmy i zobaczyć, jak to wygląda. Cholera, nie wiem, czy to nagrałem ten moment. Poza tym tutaj, zobaczcie, tu nie zapasuje. To musi być cofnięte, inaczej kicha. Zobaczmy ten od 60 rozdzielacz. Bo może ten zapasuje. Och kurde. Tylko tutaj chyba te wodziki. To jest problem poważny. Dobra. Ten otwór jest. Pasuje. Ten. No kurde, blade tak. Wyczuwam, że może i by pasowały te dwa, ale nie wiadomo jak zresztą. I teraz jeszcze tutaj widzicie to, ta rurka, żeby to przepasowała. No to chyba byłoby na tyle z podnośnika. Także muszę się zabrać od nowa do roboty. A krótko mówiąc, tak dobrze żarło i zdechło. Niestety wszystko będę musiał chyba rozebrać jeszcze raz. Także w razie czego, jak uda mi się ten podnośnik zrobić jak należy, to Wam oczywiście przedstawię filmik. Zrobię takie coś, że na pewno któryś z tych rozdzielaczy wyremontuję i to też będzie na filmie. Zobaczymy po prostu, który będzie tylko pasował. Bo teraz, co prawda, nie mam pomysłu, jak to wszystko złożyć w tej sytuacji. Bo wypadałoby tak, wszystko to rozebrać i najpierw przyczepić. Ajajajaj, najpierw przyczepić chyba to. Bo tak to one wyglądają, kurczę blade, identycznie, z wyjątkiem tego młoteczka, widzicie? Tu w 60 nie ma, w 55 jest. I przez to, że rozdzielacze są inne. Ale przecież one łażą tu. I z tej strony to one są identyczne. To nie wiem, po co to ma być. Bo różnią się tutaj, zobaczcie. Może nie są identyczne, bo tu jest prosto, tu jest taki garbik. Tu jest ładne zejście, tu też.
Tu jest wypustka i potem jedziemy po całej krawędzi ostrej, tutaj nie. Tutaj są znowu wypustki, widzicie? Tu jest równo. No są różnice i te różnice są na tyle istotne, że może to po prostu nie pasować pod te wodziki. Dlatego zabiorę się chyba za to jeszcze raz. No i będę musiał co? Poza tym to mi jakoś ciężko łazi, nie wiem czemu. O. Nie, to jest dobrze, tylko nie wiem, to jeszcze ma łazić w środku, bo tutaj łazi ta wajcha i porusza tym całym. Ale to chyba chodzi jeszcze o to, żeby to się ruszało. Czy nie? O kurde, nie, to się chyba nie ruszy. No mniejsza z tym. Tutaj to działa. Tutaj coś tam się dzieje, więc ale że nie ma wału, to nie będzie. No a z kolei ta wajcha tu nie widać, żeby była jakakolwiek reakcja od tej drugiej wajchy. Ona się tutaj zacina, bo to widzicie podkładki takie duperele. Samo się to jakoś zakleszcza. Muszę to też rozebrać i porządnie to zrobić. Mniejsza z tym, to już jest pryszcz, że tak powiem. Tu jest najważniejsza sprawa. No i co? I tu w środku bym to chyba dał radę zrobić. Te wodziki, wydaje mi się, że one są tutaj już właściwie wszystkie skończone. Jedyne co to podłączyć, to pod rozdzielacz. Ale to dziadostwo niestety nie pasuje. Tak. Ważne, że próbowałem. Dobra, zobaczymy wobec tego. Zrobię to wszystko jeszcze raz, ale na tym. To tyle z dzisiejszego filmu. Trzymajcie się. Cześć.